Witam na kanale Network Poradniki. W tym odcinku pokażę wam jak zmienić nazwę sieci Wi-Fi przez telefon. A więc zaczynamy. Aby zmienić nazwę sieci Wi-Fi przez telefon, przede wszystkim musimy być z tą siecią połączeni, tak jak ja jestem tutaj, jak widzicie, jest ikona informująca o tym. To teraz mogę przejść do ustawień telefonu. Klikam następnie Wi-Fi, i tu mam listę połączeń wszystkich sieci Wi-Fi, i w zasadzie z tą siecią jestem połączony, tak? Siecią o nazwie Jaro. Tą sieć mogę zmienić na dowolną, a więc, aby to zrobić, to muszę połączyć się z routerem. Żeby to zrobić, to po prostu przytrzymujemy palcem tą sieć, z którą jesteśmy połączeni. Następnie klikamy Modyfikuj sieć. Następnie klikamy tutaj checkboxa przy opcjach zaawansowanych. Dzięki temu pojawi nam się jeszcze dodatkowe opcje poniżej. Więc mamy tutaj takie ustawienie jak ustawienie IP. Klikamy ustawienie IP, następnie klikamy statyczne. Teraz dajemy raz wstecz, i tutaj musimy sobie skopiować numer bramy. Tego połączenia. Więc klikamy, możemy zamknąć te ustawienia i wchodzimy po prostu w przeglądarkę internetową. W przeglądarce internetowej po prostu musimy wkleić ten, ten numer bramy, który skopiowaliśmy z tego połączenia, no i klikamy tutaj OK. No i powinna wam się pojawić strona logowania do routera. Trzeba będzie wpisać jeszcze login i hasło. Najczęściej loginem i hasłem po prostu jest słowo admin, chyba że było w międzyczasie zmieniane. Zawsze możecie sobie podejrzeć na etykietę waszego routera i najczęściej na etykiecie, jak widać tutaj, jedna z etykiet jest nazwa użytkownika i hasło admin, chyba że jest inne u danego producenta, ale najczęściej, jak wspomniałem, takie się pojawia. Więc jeżeli mamy wpisane, klikamy logowanie. I powinniście być przeniesieni do takiej strony z ustawieniami routera. Ja Wam pokazuję to na przykładzie TP-Linka, natomiast konfiguracja tych ustawień jest bardzo podobna. Jeżeli jesteśmy już na takiej stronie routera, teraz wystarczy po prostu kliknąć zakładkę Network. Klikamy i tutaj będziemy mieć Host Name. To będzie oznaczało e, oczywiście nazwę. Naszej sieci Wi-Fi. Więc po prostu możecie obecną nazwę wykasować, no i po prostu wpisać sobie dowolną nazwę, jaką chcecie. Po wpisaniu takiej nazwy, jeszcze raz wam to pokażę, po wpisaniu takiej nazwy, po prostu wystarczy teraz kliknąć przycisk Save tutaj na dole. No i po zapisaniu automatycznie macie już nową nazwę sieci Wi-Fi. W ten sposób możecie zmienić na telefonie komórkowym poprzez telefon komórkowy nazwę sieci Wi-Fi. Jeżeli pomogłem, koniecznie daj łapkę w górę wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał, a będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami. A więc do następnego odcinka